Cześć, zobaczcie, był u mnie kierownik budowy. Sprawdzić strop, sprawdzić czy tam wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o zbrojenie rozłożone. No i oczywiście nie odebrał mi stropu. Nie odebrał stropu, a to dlatego, że stwierdził, że za cienkie są te podpory i nakazał jeszcze dozbrojenie, a zwłaszcza dozbrojenie w części tutaj tej przypodporowej, czyli przy ścianie nośnej. Nie mam pojęcia dlaczego, no ale zastosujemy się, troszeczkę wzmocnimy z tej strony, troszeczkę wzmocnimy z drugiej strony. Nie wiem czemu, ogólnie jest ściana będzie podporą, jest to ściana nośna. Zarządził, żeby tutaj w tym miejscu, że według jakichś przepisów 30 cm od ściany też powinno iść takie wzmocnienie i stemple. No także nie będę z kierownikiem dyskutował, także dostosowuję się do tego, co zrobił. Jeśli chodzi o schody, powiedział, że schody są w porządku zrobione. Tutaj na górze tylko zalecił mi dozbrojenie strefy, tutaj tej przy schodach, a mianowicie, żeby zamontować dwa pręty, takie wchodzące w belki. Ja zamontowałem trzy, tutaj są pręty. Tam schodzi na 2 metry, chyba niecałe 2 metry i tutaj ponad metr wchodzi w belkę, tak żeby było zalane razem z belką. W sensie z belką te rivy, a nie z belką, bo wcześniej połączyłem prętami tylko tu i zawinąłem za belkę, która będzie zbrojeniowa. Ogólnie zalecił mi też, popatrzył się na tą belkę, to powiedział, że jest źle zrobiona, ponieważ jest za wysoko. Tutaj były strzemiona, nie pamiętam ile tu w wysokości, tutaj trzy pręty były zamontowane, tu trzy pręty były zamontowane i powiedział, że musi być przezbrojone jeszcze troszeczkę w dolnej części, czyli niżej, bo niżej są przenoszone jakieś inne naprężenia, w ten sposób jak. Dlatego dołożyłem troszeczkę większe strzemiono, ono troszeczkę niżej schodzi, jest kilka strzemion dołożonych i pręt niżej jeszcze jeden, czyli tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery pręty, raz, dwa, trzy pręty i żebro rozdzielcze też tu wchodzi i jeszcze tam dołem idzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć prętów jeszcze tam idzie, czyli razem, zobaczcie, ta belka, ona ma 12 prętów, czyli ta belka jest zrobiona z 12 prętów. Popatrzył się na zbrojenie i zalecił wykonanie zbrojenia przypodporowego, czyli montaż takiej siateczki, za chwilkę się za nią biorę. Montaż siatki, no podobno jakieś takie są przepisy, także ja gdzieś tam o tym słyszałem, ale no nie zrobiłem tego. Jest ok. Kupiłem jeden taki pręt, on chyba 60 cm na 3 metry, kosztuje 40 zł, więc kupiłem takich 12, nie ma żadnego problemu, dozbroimy tutaj tą strefę, oczywiście przywiążę to wszystko do wieńca, no i zaraz będzie pouzupełnione. I jak mi coś zostanie, to jeszcze gdzieś tutaj rzucę. Komin w koło będzie wełną, trójką obłożony, tak żeby było przy zalewaniu. Tutaj zobaczcie, tu są te moje przepusty. O, tu deseczka jest włożona w środek i od tamtej strony skręcone, także nie będzie problemu też z po tym, jak będzie się odkręcać deskę, żeby tutaj to wszystko zostało na swoim miejscu. Natomiast będzie na pewno stabilnie, bo jest przykręcone do deski, właśnie tego ciężko to ruszyć. A mi za kilka godzin przyjeżdża beton, także będziemy zaraz zalewać. Też będzie z tego filmik. I tak, biorę się za po kolei. Najpierw jeszcze muszę poprawić tą hydroizolację, znaczy poprawić, dołożyć, bo tam już dwa razy tym woderem przesmarowałem. Przesmaruję jeszcze trzeci raz dla pewności. Potem biorę się za zbrojenie przypodporowe. Wzmocnić jeszcze tutaj te deseczki, te szalunki. Szalunki tu poprzewiercać na wylot, żeby beton nie wyparł. I tutaj na klatce schodowej muszę zrobić wypory. Także za chwilkę się z Wami łączę, jak już będzie wszystko porobione. Strop już praktycznie wszystko gotowe przed zalaniem, przygotowane, strefy przypodporowe wzmocnione, trzpienie wyprowadzone, zbrojenie ukręcone, żebra rozdzielcze też zrobione, zobaczcie, w taki sposób, jedno górą, drugie dołem, przechodzi potem w belkę. Belka od razu z tej perspektywy widać, że jest lekko krzywo, ale to nic, pójdzie beton, zwiąże, wszystko będzie w narożach, oczywiście 6 kątowych, pamiętamy, żeby przedłużać górą dalsze zbrojenie, to i tam jest przedłużenie w to. Na dole jest dokładnie to samo. Cztery rogi, czyli tyle wyszło. W ten sposób wygląda mój strop. Kominy
w koło obłożone wełną 3 cm jako dylatacja do stropu. Pomarańczową folią sobie raz, że przymocowałem komin tak, żeby w koło trzymało wełnę, a jednocześnie poziom wylania betonu. Także wiem, że mniej więcej do linii pomarańczowej mam zalewać. Żebro rozdzielcze minimum 12 cm. To tak się starałem, żeby było. Przeważnie jest gdzieś tam więcej, ale w minimalnym miejscu jest te 12 cm. Przeloty porobione, trzpienie powypuszczane, z trzpieni w belkę przechodzi szalunek. Patrzcie, tutaj szalunek nie ma się zbytnio czego trzymać. Trzeba będzie tu wzmocnić jeszcze jedno. A tu od góry ładnie widać wkręty cisielskie. Mam nadzieję, że je potem wykręcę bez problemu. Zbrojenie to przypodporowe. Tymi dwoma gęstszymi bliżej siebie do środka ma być. Bo tam jest belka zbrojeniowa i w tą stronę ma wychodzić, w tą stronę ma trzymać. I tak to wygląda. Czekamy na beton. Też już klatka schodowa ładnie ogarnięta. Chyba wszystkie stopnie wyparte, co? Jeszcze jeden. Wyparło tam z tamtej strony szalunek.